Zapraszamy na drugi odcinek nowego cyklu Moda na zdrowie, w którym zajmiemy się zdrowiem i kondycją psychofizyczną człowieka. Dziś wszystko o tłuszczach. Są zdrowe czy wprost przeciwnie? Można bez nich żyć, czy jednak są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka? Swoją wiedzą w tym zakresie podzieli się z Państwem Izabela Potrzebowska-Kniaziuk. Izabela Potrzebowska-Kniaziuk jest psychodietetykiem i specjalistą do spraw żywienia. Jako absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz absolwentka Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym Katedrze Żywienia Człowieka, wieloletnia dyplomowana nauczycielka, wykładowca na Uniwersytecie III wieku w Zgorzelcu, prowadzi warsztaty kulinarne i wykłady otwarte, nieustannie się uczy i zgłębia wciąż rozwijającą się naukę, jaką jest dietetyka. Rozwój osobisty jest dla niej istotnym elementem życia. Misją Izabeli Potrzebowskiej-Kniaziuk jest motywowanie i wspieranie osób w powrocie do zdrowia i kondycji psychofizycznej poprzez zmianę nawyków żywieniowych. To gwarantuje lepsze samopoczucie i więcej pewności siebie. Uporanie się z dolegliwościami sprawia, że człowiekowi wraca życiowa energia i siły witalne, a któż dziś tego nie potrzebuje? Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Dziś porozmawiamy o tłuszczach. W temacie tłuszczów istnieje wiele faktów i mitów. Jak to jest z tymi tłuszczami? Są zdrowe czy niezdrowe? Zależy. Nie ma też jednoznacznej odpowiedzi. No niemniej jednak jest to temat kontrowersyjny, który gdzieś nam towarzyszy od dobrych kilkudziesięciu lat. Z tymi tłuszczami to jest no, dość ciekawa sprawa, ponieważ one się bardzo ściśle wiążą z cholesterolem, tak? Więc tutaj też musielibyśmy, że tak powiem, zahaczyć o badania, które były toczone na temat cholesterolu, które niestety były badaniami sfingowanymi, tak? Więc no, mnóstwo właśnie tych mitów pokutuje. Bo tłuszcz tłuszczowi nierówny. Tłuszcz tłuszczowi nierówny. Wiemy doskonale, że one wcale dobre tłuszcze, o których sobie zaraz powiemy, które to są dobre, ale wcale nie wpływają negatywnie na nasz cholesterol, który zresztą i tak musimy mieć dla pracy między innymi naszego mózgu, ale tłuszcze są bardzo korzystne. To jest jeden, oprócz białka, to jest podstawowy składnik naszego ciała. Czyli taka pierwsza zasada, wcale nie unikać. Nie unikamy. Tylko dobrze używać. Jak najbardziej. Nie unikamy tłuszczu, tylko na pewno uważamy na obróbkę. Ponieważ sam tłuszcz w sobie, pierwotny, naturalny tłuszcz, ja nie mówię o margarynach, ale tłuszcz w postaci czy oleju, czy tłuszcz w mięsie takim naturalnym, to jest samo dobro. Natomiast zaczyna się problem wtedy, kiedy podgrzewamy tłuszcz powyżej temperatury 160 stopni. Więc na pewno odpada tutaj smażenie takie bardzo intensywne. Wtedy może nastąpić utlenienie. Jeżeli smażymy na tłuszczu zwierzęcym, który jest stabilny, czyli mamy łój, smalec dobrej jakości, czy masło klarowane, to są tłuszcze, które są bardzo stabilne termicznie. One się nie utleniają, a my musimy się dobre bronić. Dobre do smażenia. Tak, one są dobre, odpowiednie do smażenia. My musimy się bronić przed tłuszczem, który jest utleniony, ponieważ tu jest cała kwestia wolnych rodników, prozapalności, tak, pronowotworowości takiego tłuszczu. Natomiast no, starajmy się te tłuszcze, które są do smażenia, to je w ten sposób używać, a tłuszcze, które są roślinne, wytłoczone na zimno, niepoddane rafinacji, czyli tutaj odpada nam olej rzepakowy. Rafinowany? Tak, on jest rafinowany. Rafinacja to jest bardzo wysokie poddanie temperaturze od 120 stopni. Więc teraz możemy sobie popatrzeć w ten sposób, jeżeli jest naturalnie wytłoczony olej z rzepaku, on ma zupełnie inny kolor. On jest taki ciemnozielony, ma zupełnie inny smak i zapach niż to, co mamy w butelkach w sklepach spożywczych. Tak? Po co przekształcać coś, co jest samo w sobie bardzo korzystne i naturalne? Więc
używajmy tego tłuszczu roślinnego na zimno, do sałatek, do polewania warzyw, między innymi po to, żeby się mogły witaminy z grupy ADEK przyswoić z pożywienia. Natomiast nie kombinujmy za bardzo, że idziemy już w dalsze przetwarzanie tego naturalnego, dobrego tłuszczu, jakim jest tłuszcz roślinny, rzepakowy, z awokado. Czyli tak? Nie powinniśmy smażyć na rzepakowym? Generalnie moim zdaniem nie powinniśmy, chociaż są też wskazania, że nawet na oliwie z oliwek, która ma dużo tłuszczu omega-9, można dusić z dodatkiem wody. Ale natomiast nie smażyć absolutnie. Nie smażyć. Natomiast ja generalnie też zawsze namawiam, żeby oliwę zostawić na zimno, na używanie jakiejś tam po prostu podwyższonej temperatury. Mamy do tego tłuszcze zwierzęce. Stabilne, chemicznie z nimi się nic nie dzieje i to jest sprawdzone. To wiemy. A użycie na zimno sprawi, że będzie zdrowa ta oliwa dla organizmu? Tak, bo ona ma mnóstwo korzystnych substancji i mnóstwo takich korzystnych właściwości dla naszego organizmu, więc po prostu szkoda ją podgrzewać. Tak samo jak każdy inny olej roślinne. A jest taki, nie wiem czy to mit, czy prawda, że my w naszej szerokości geograficznej, gdzie mamy pełno rzepaku i olej rzepakowy, że on jest dla nas, na przykład olej rzepakowy, też tak. Inne roślinne są dla nas najzdrowsze. Gdzieś tam w innej części świata olej kokosowy, bo oni się też wychowali z tym olejem. Tak. Jest to prawda, że w zależności gdzie mieszkamy, te oleje lokalne są najlepsze? Ja bym to nawet rozszerzyła na w ogóle na pożywienie, że najlepiej mieć swoje lokalne, sezonowe, tak? Właśnie w oparciu jeszcze o sezonowość, więc myślę, że z tłuszczem może jest, możemy też taką wskazówkę przyjąć. Niemniej jednak przez to, że mamy dostęp, możemy popróbować i wtedy mamy jakby większą gamę do rotowania tymi tłuszczami. Nie zawsze na przykład osoby oprócz oleju rzepakowego spożywają masło. Olej kokosowy jest olejem roślinnym, ale zachowuje się i w budowie chemicznej wygląda jak smalec, jak tłuszcz zwierzęcy. Więc jeżeli ktoś nie je masła, może sobie przynajmniej tutaj dodać jeszcze do tej oliwy czy do oleju rzepakowego, dodać sobie jeszcze olej kokosowy. A najlepiej byłoby każdego po trochę. Olej kokosowy ostatnio takie triumfy święci. Jest rzeczywiście tak zdrowy? Tak, tak, jest to bardzo dobry olej. Jest to olej, który ma właściwości przeciwbakteryjne, więc on jest przy wszystkich przerostach bakterii, przy kandydozie, która jest bardzo popularna w naszym społeczeństwie, również można go potraktować jako lekarstwo. Natomiast no, olej kokosowy, tak jak pani wspomniała, no, to nie jest nasza szerokość geograficzna, ale możemy go włączyć w pewnych ilościach do naszego pożywienia. I myślę, że nie będziemy mieć tutaj problemów z przyswajalnością, ponieważ jest to jeden z prostszych tłuszczy, który się nawet nie dochodzi do jelita grubego, szybko się wchłania, tak zwany tłuszcz średniołańcuchowy, świetny dla sportowców między innymi, ale również dla dzieci, dla rekonwalescentów. Więc myślę, że naprawdę warto się nad tym olejem kokosowym pochylić i popróbować go. A co z tym ograniczeniem? Jeśli ktoś ogranicza tłuszcz, unika tłuszczu, do czego może doprowadzić? Do bardzo wielu problemów. Naprawdę ja bardzo często widzę to w gabinecie. Pierwszą rzeczą, która przychodzi mi od razu na myśl, to są problemy z tarczycą, ponieważ tarczyca potrzebuje tłuszczu, ponieważ tłuszcz jest jakby nośnikiem hormonów, jest prekursorem też hormonów płciowych, więc tutaj bardzo często jest tak, że szczególnie panie, które gdzieś tam był jakiś dłuższy okres czasu na dietach niskotłuszczowych, może się zacząć problem z tarczycą. Natomiast pamiętajmy, że tłuszcz jest budulcem błon komórkowych, czyli jeżeli weźmiemy podstawową komórkę, jedną komórkę naszego ciała, no to w połowie mniej więcej tłuszcz jest budulcem błon komórkowych. On nam również tutaj gwarantuje poczucie sytości, czyli możemy powiedzieć, że tłuszcz nas odchudza, jeżeli komuś na tym zależy. Tłuszcz nam normalizuje poziom ciśnienia we krwi, zmienia problemy miażdżycowe, jeżeli takowe mamy. Jest odpowiedzialny za wchłanianie witamin z grupy A, D, E i K. Więc ma naprawdę bardzo szerokie spektrum dla pracy mózgu, też dla naszej koncentracji. Czyli brak zaburza funkcjonowania organizmu. Jak najbardziej. Ale jak właśnie zrobić tak, żeby nie przedobrzyć, żeby
trudno przedobrzyć. Naprawdę. Nasz organizm ma mnóstwo mechanizmów obronnych. Gdybyśmy przedobrzyli z tłuszczem, to on się obroni biegunką tłuszczową, ale... A nie odkłada się po prostu? Tłuszcz się nie odkłada, chociaż to jest bardzo często, też jest mit, prawda, że jeżeli będziemy jeść tłuszcz tłusto, to nam się odłoży w tkance tłuszczowej. To są dwie jakby chemicznie różne substancje. Natomiast nasza tkanka tłuszczowa, pamiętajmy, ona się nadbudowuje z nadmiaru w ogóle energii, najczęściej z nadmiaru energii pozyskiwanej z węglowodanów, czyli pieczywo, makarony, kasze, no nie mówiąc o słodyczach. To jak przyjmować ten tłuszcz, żeby to było na pewno zdrowo? Jaki jest najlepszy? Jak go przechowywać? Jakich tłuszczów używać? Do czego? Tak, ja bym tutaj namawiała do takiego przemycania tłuszczu na przykład do zupy. Tak, możemy do ciepłej zupy już sobie takie surowe masło gdzieś w ilości tam jednej łyżeczki dodać. Do każdych warzyw, które gdzieś tam dusimy, przemycamy też tłuszcz. Więc go w takich formach, czy w formie na przykład awokado, czy garść oliwek do śniadania, czy awokado do koktajlu warzywnego. Orzechy? Orzechy też, ale tu też znowu kwestia, musimy uważać na kwestię nietolerancji pokarmowej. Mhm, tak? No tak, nie wszyscy tolerują. Poza tym trzeba pamiętać, że też orzechy mają dużo omega-6, które są prozapalne, więc też nie zawsze możemy aż tak dużo tego używać, żeby nie było za wiele. Natomiast jeżeli kwestia przechowywania, bo jest bardzo ważna, żeby sobie nie szkodzić, tak? Więc wszystkie oleje, które mamy na zimno tłoczone, przechowujemy na pewno w ciemnym i chłodnym miejscu, czyli odpowiednim miejscem jest lodówka. Nie zostawiamy tego na blacie, nie wystawiamy na ekspozycję światła. Tłuszcze zwierzęce są bardziej stabilne, ale też bym namawiała najlepiej w ciemnym i jakimś chłodnym miejscu ta lodówka może być. Wyjątkiem mamy tutaj oliwę i olej kokosowy, ponieważ jedno i drugie nie musi być przechowywane w lodówce. Pokojowej, tak? Temperaturze. W temperaturze pokojowej, ale najlepiej w ciemnych butelkach, prawda, żeby nie prowokować jakiegokolwiek utleniania. Więc w ten sposób przechowując, nie będziemy sobie też robili krzywdy, spożywając utlenione kwasy tłuszczowe. A tłuszcz palmowy, bo też wiele się o nim ostatnio mówi, tłuszcz palmowy utwardzony, tak. To rzeczywiście trucizna? Tak, wszystkie te tłuszcze, które mamy utwardzone, olej palmowy, ale utwardzone też oleje rzepakowe, czyli margaryna, utwardzony smalec, który też spotkamy w naszych sklepach, to są produkty, od których namawiam, żeby uciekać, ale znowu się to wiąże z wysoko przetworzonym jedzeniem. Starajmy się wybierać to, co jest w naturalnej postaci. W naturze nie mamy utwardzonych tłuszczy, nie mamy margaryny, nie mamy utwardzonego oleju palmowego. To już jest przetworzone. To jest przetworzenie, więc tam używamy różnych substancji chemicznych, które między innymi, jak pokazują badania, mogą nam się odkładać na przykład w mózgu. I nie łączyć tłuszczu palmowego, oleju palmowego z olejem kokosowym. Bo to też są słyszę, dwie różne że rzeczy. Ludzie palma, kokos i łączą te oleje. Tak, to są dwie różne rzeczy, pamiętajmy o tym. Kokos tak na marginesie nie jest orzechem, więc jeżeli ktoś jest uczulony na orzechy, to może spokojnie próbować sobie olej kokosowy, ponieważ jest to pestkowiec. Mhm. Tłuszcze omega-3 i omega-6 na przykład. Dlaczego takie ważne i czy ważne? Są bardzo ważne. Ja bym jeszcze dodała omega-9, tak? Czyli mamy 3, 6, 9. Dziewiątka to są te tłuszcze, które mamy w oliwie lub w orzechach makadamia, ale mamy je również w mięsie, czy mamy je również w łososiu. Mówimy tak, że tłuszcze, negujemy mięso, szczególnie mięso czerwone ze względu na zawartość tłuszczu, natomiast mniej więcej w mięsie mamy 50% nasyconych i 50% nienasyconych, czyli tych zwierzęcych i tych takich jakby pochodzenia pseudoroślinnego, czyli takie, jakie mamy na przykład w łososiu, takie mamy, w takiej samej ilości mamy w schabie. Łososia uznajemy, że jest taki świetnie zdrowy, tak? Natomiast schab już nie. Więc to też jest mit. Natomiast omega-3 i omega-6 to też bardzo ważne tłuszcze dla naszego rozwoju, dla naszego mózgu. Z omegą-6 musimy uważać, ponieważ wysoko przetworzone mięso, które niestety dzisiaj mamy w większości w naszych sklepach, to jest mięso, które zawiera w większości omega-6. Naturalne mięso zawiera omega-3, ale niestety
styl hodowli, pasza, to wszystko prowokuje zmiany również w kwasach tłuszczowych w zwierzętach i mamy bardziej prozapalne tłuszcze, omega-6. Tu szczególnie trzeba uważać przy chorobach autoimmunologicznych, przy Hashimoto, przy RZS-ie, czyli problemach ze stawami. Natomiast omega-3 to są te, które poszukujemy bardzo mocno, tak? Więc kiedyś żeśmy szukali ich w rybach. No też z tymi rybami nie jest zbyt szczęśliwie, tak? Ze względu na dioksyny, i tak dalej, na rtęć i tak dalej. Natomiast ta omega-3 jest bardzo ważna dla naszego mózgu. Dla pracy naszego mózgu, dla rozwoju, dla małych dzieci, ale niekoniecznie tylko dla małych dzieci, dla nas wszystkich, dla naszej koncentracji. Więc jest to o tyle istotne, żeby poszukiwać. A gotowe preparaty? Gotowe preparaty są też kontrowersyjne, no bo tran, w którym mamy omega-3, no ale teraz trzeba poszukać dobrego tranu. Bo tu też jest problem. Są trany na rynku, które można ściągnąć z Wielkiej Brytanii, z dorsza fermentowany lub obecnie bardzo dobre notowania nawet ma olej z krylu. Ze względu na... Cały czas szukamy tej jakości. Tak, szukamy dobrych źródeł. Tu jest jeszcze taka kwestia przyswojenia, bo bardzo, bardzo wiele organizmów ma problem z zamianą omega-3 na takie bardzo specyficzne kwasy tłuszczowe, które się nazywają DHA i EPA. To są te, które możemy jakby przyswoić dobrze do komórki i mogą one odżywić nasz mózg. Każdy z nas ma enzym. On się nazywa delta 6 desaturazę, tak troszkę kosmicznie. I on nam pozwala przemienić omega-3 na te kwasy tłuszczowe, które łatwo wchłoniemy. Ale bardzo wiele osób ma problem z tym enzymem. Więc tutaj, jeżeli mamy problem z tarczycą, czy właśnie ze wspomnianymi stawami, czy ze zwyrodnieniami kośćca, to trzeba na pewno szukać źródeł i dodawać sobie ten olej z kryla lub dobry tran. Czyli też najlepiej udać się do specjalisty, prawda? Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, czy może używać takiego, a nie innego tłuszczu. Najlepiej, chyba że trafić gdzieś w internecie na dobre strony, bo te na pewno, jak tutaj Państwo czytacie, to też są czasami wiadomości, które są bardzo rozbieżne. Właśnie, z tym trzeba też uważać. Czyli tak podsumowując, fobii antytłuszczowej nie trzeba mieć. Nie trzeba mieć. Nie można nawet. Nie można nawet i zalecamy, namawiamy do tego, żeby używać dobrego tłuszczu, bo to na pewno wyjdzie z korzyścią dla naszego zdrowia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.